Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w piątym odcinku z Dead Space'a. Mamy godzinę północ, tak, jestem szaleńcem, miało być 23, ale jest północ, na hardkora. Zakładam, że teraz to trzeba rozpierdupcyć, ale pizga po uszu, chyba za głośno tą grę mam. Takie mam ciągle wrażenie. Ale wiecie co? Walić to. I jedziemy na hardkora. I to takiego ostrego, że krew mnie zaleje. Dzisiaj. Tu na pewno nie wbijemy. Zamknięte. No, jak nic. Nie, czekajcie, może jednak sobie trochę tą grę przyciszę. Kurde, pizga po uszach. Nie wiem. Gdzieś tyle sobie dam. Dobra. Dobra, może teraz będzie lepiej. What the fuck? Co to? Co się... Jakiś wiatr. Aha, dobra. Ciekawe. Ty, jakiś tam... Czy to nie jest księżyc? What the fuck? Jakaś dziura. To taka dziura, kurde, jak... Nie wiem, w klozecie. Typowo. Jakieś latające gówno tam jest. Co to jest? Da się to w ogóle ustrzelić? Nie, dobra. Zapomnę o tym. Nie będę w to strzelał. Marnowanie czasu. Kurde, co to za wiatr miało być? Co jest do cholery? Ty się wracaj. I coś mi się dzieje? What the fuck? Aha, i to jest ten wskaźnik powietrza, tymczasowy. Dobra. To szybko, teraz jedziemy z koksem. I to naprawdę... Otwieraj te szafki szybciej. Kurde. Przecież jak my nie uciekniemy w krótkim czasie, to nas powietrze zapierdoli. To no, będzie tak grubo, że to dla nas się skończy tragedią. Dobra. Git. Aha. Zero grawitacji. A nie jedni ludzie mówią, że grawitacja istnieje, a drudzy, że nie. No to jest w ogóle jakieś pomylone. Istnieje i koniec. Bez gadania mi to takich bzdur. Czekaj, mogę w to strzelić? Dobra, nie żyję. Jeżeli będziecie mieli za głośno, to mnie zamordujecie najwyżej. Dobra. What the fuck? Dobra, skaczemy! Ale zajebiste! Ty kurde, nawet się lepiej nie może. Tylko teraz gdzie mamy skakać? Chwileczkę. Jaka jest droga? A, droga jest tam. Jebut! Zarąbiste cudo. Nie ma co. Gdzie ta nasza droga ma być? Aha, dobra. Czyli teraz musimy sobie tam doskoczyć. Co? Nie! Kurde, skacz mi tam, gdzie ja chcę. A może trzeba w to strzelić? A może nie? Rów zero grawitacji, no... Może tutaj? Wyceluj i tutaj. Okej, dobra. I git. A, i teraz chyba już czaję, o co tu chodzi. Dobra.
Nie to. Chciałem. Co, coś mi nie pyka. W ogóle miałem dość długą przerwę od Dead Space'a i mi się już wszystko pomyliło totalnie. Aha. Nie jest na pewno to. To musi być to. Dobra. Wszystko jasne. I teraz to trzeba tam wpieprzyć. No, tylko dobrze. No. Dobra, wcisnęło się. Git majonez. I teraz idziemy. No, otwórz mi to. No, chcę w końcu jakąś akcję, no. Nie prosiłem się o tylko jakieś, kurde, łamigłówki. Krzyżówki teraz mogę rozwiązywać po nagrywaniach, ale nie teraz. Nie na nocnej warcie, kiedy Skorpion dla was nagrywa nocnego Dead Space'a. Krążek? Zagramy w hokeja? Mogę wyjść. Dobra, skończył mówić. Czekajcie, dałoby się to. Kurde, chcę w to kopnąć. Jak w kalendarz. Dobra, nie ma już na co liczyć. Dobra, nie pierdol, kobieto. Wow! Nie wyjdziesz stąd żywy, mutancie. Ja w to nawalam jak w kotleta schabowego, a to sobie już spokojnie lata niczym, kurczę, spalony gołąb. Chwileczkę, bo ja tutaj teraz nie wiem, co to za bardzo. Okej. Nie, latające gówno. Co tam w tym jest? Może to do mnie podlecieć? Chwileczkę, chyba że to chwytę. O! Dobra, bierzemy. Nie no, zarąbiste są te moce. Naprawdę, przyznać to muszę chociaż raz. Moce OP. Tylko gdzie dalej? Dobra. Tylko może niech to wskaże. Chwileczkę. Skoczymy sobie tu. Okej. Teraz tutaj, nie? Pięknie, nie no. Tutaj trzeba mieć kompletną władzę nad grawitacją. Inaczej po prostu skończymy marnie. Aha, chyba już wiem mniej więcej co dalej tu robić, tylko nie mam tej pewności. Chwileczkę, sobie tu położę to. Niech sobie tutaj to będzie, nalajcie. A my jakoś spróbujemy się tam dostać. Ło. Ale dziwnie. Nie, naprawdę. Jak dla mnie to jest szczyt wszystkiego. Dobra. Skocz, że tam nie marudź. Okej, tu mamy zrobione. Gdzie jeszcze mamy iść? Na pewno gdzieś, gdzie jeszcze nas nie było. No to wskazuje to wszystko na to, że tutaj. No to co ja tu jeszcze robię? Aha, i teraz co do? Dobra. Bardzo dziwne. Nieważne. My już tu idziemy. Bo chyba już swoje zrobiliśmy. Tak myślę. No idzie teraz tutaj, nie? O, w pizdu. Ty kurde, zdychoj no! Headshot.
Niego naszczelałem tego gówna. Nie, uciekamy, uciekamy. Tam coś chyba jeszcze leci, nie? Nie, dobra. Szybciutko, bo zanim mi tu stracisz powietrze, to już naprawdę będzie za późno. Ne, 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 ne. Biedaczysko. Ty patrz, jeszcze przeżyło. Skąpi radełko. Ty patrz, czołga się jak kurde niepełnosprawna dziwko. Kurde, leżeć i kwiczeć. No, przepaskudziłem trochę ścianę, znaczy drzwi. Sorki. Tu nie wejdziemy. Aha. Coś zrobiłem nie tak. Dobra, dobrze, idziemy. Mamy tam biec. No to biegniemy, kurde, bez takiego pitulenia. Okej. Okay. A teraz trzeba grawitację. Okej, okay, działa to. Bardzo dobrze. I tak ma być. Da fuck! Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze tymi mutantami mnie będziecie szczuć? Wybaczcie, że nic nie mówię, kiedy strzelam, ale to jest tak głośne, że to jest naprawdę masakra. Dlatego, jak będę strzelał, to nic nie będę mówił jednocześnie. Dobra, winda towarowa. Zobaczymy, czy taka będzie towarowa, jak mi wyskoczy jeszcze z 300 mutantów. Co ty tu masz? Ammo. Na całe szczęście, bo bym cię dorwał. Nie da rady. Nie wyciągnę tego za bardzo. Tu jeszcze sprawdzę. Tak, wiem, że to już jest czas. Spokojnie. A, tu tutaj w ogóle nie powinniśmy wchodzić. Idziemy dalej. Coraz dalej, to coraz gorzej. Tak mi się wydaje. Jeszcze sobie odświeżę pamięć. O, zabrałem sobie to. Gdzieś to było jakiś wehikuł. Nie wiem, bardziej magazyn to było. Gdzie to jest? Dobra, walić to. Idziemy stąd. Okej, okay, droga wskazuje w tą stronę. A gdzieś jakiś save point? Jakieś kurde robaczyska! Kurde, won mi stąd! Won mi stąd, kurde. Odstraszę was! Co to za jakieś owady pieprzone? Nie, nie piszcie mi SMS-ów. Po takiej godzinie. Ja tu w Dead Space'a gram. Science fiction, kurczę. Dobra, załaduj sobie stazę. Weź sobie jeszcze medykamenty, żebyś mi tu nie zdechnął kompletnie. Idź lepiej ostrożnie. Reload. Zawsze na propsie. Eskimos, nieważne. Grubo tu. O, jest save point. No i git. Mamy najprawdopodobniej już 10 minut gry za sobą. Tak, zaakceptujemy sobie. Dziękuję. Kurde, muchy brzdąkają. Kurcze, nie mają co do roboty. Jeszcze o północy. Skubane małe owadziki. Jak nie większe owady mnie atakują, to te mniejsze. Dobra, do magazynu. Coś jeszcze bym sobie z chęcią zobaczył. O, mamy porone pociski pulsacyjne. Zarąbiście. Mamy 63 kafla tych kredytów. Duży zestaw złoty półprzewodnik. Aha. Aha, fajnie, wartościowy komponent elektroniczny sprzedaj w magazynie za kredyty.
Czyli to jakby jest bardziej taki przedmiot pod typową sprzedaż. Tak, kurde, chcę być bogaty. Silny zasobnik tlenu, nie sprzedajemy tego, bo to w ogóle jest nam niezbędne do karabin pulsacyjny. Dobra, tutaj w ogóle jest gówno. Przejdźmy teraz bardziej do kupna czegoś. Pulsacyjna. Co tu mogę kupić? Zestaw stazy. No na razie nic, no brakuje mi jeszcze. Chyba, że coś sprzedam. Chyba, że sprzedam. Chwileczkę. A jakbym sprzedał na przykład tyle ammo tych pocisków pulsacyjnych, bo ja i tak jeszcze znajdę mnóstwo. A co mi tam sprzedam? Dziękuję bardzo. Teraz jestem bogaty. I jak jestem bogaty, to chciałbym sobie kupić węzeł mocy. Tak, kupujemy. Dziękuję i dobranoc. Okej. Teraz jeszcze idziemy do naszego. A w ogóle je. Mamy gdzieś w okolicy? Zaraz to znajdziemy. Nie, tu nie ma. Gdzieś to było. Gdzieś mogłem rozdawać te skille. Tu? Dobra, ale trzeba to podłożyć. Termitową bombę. Git. The hell? Klinika Nishimury. O! Myślałem, że to koniec świata już będzie. Nie, popieprzyły mi się przyciski. Control ma być. Dobra. Możemy iść. Kostnica. Mrocznie brzmi. Ale bardziej mrocznie brzmi ta dziura, z której się wydobył nieciekawy odgłos. Bądź bezpieczny i czujny. No, otwieraj, otwieraj. Wiem, że coś tu będzie. Dobra, czysto. Czekajcie, kopniemy sobie w to gówno. Co my tu mamy? 1200 kredytów. Świetnie. Mogą mnie sprzedawać. Ale co mi tam? Co mi tam szkodzi? O Boże! The fuck! The fuck? Kurde, porywam ci te macki, wredny gównie. Jeszcze jedno? Zapraszam. Zdychoć mi. Skubane ośmiornice, mutanty. Kurde. Dobra, nie będziesz mi ładował tlenu, ale kurde, tak jak gówna mnie musiały wystraszyć. Wiedziałem, że coś mnie ominie. Wiedziałem, że coś będzie się działo. Dobra. Mamy trochę ammo. No i nadrabiamy straty. No to co mi tam? Ja tam nic nie tracę, a wręcz przeciwnie, zyskam nawet więcej. Spokojnie. To zamknięte. Tu mamy jakąś niebezpieczną skrzyneczkę, której nie będę tykał. O i robi. Ty chcesz mnie już kompletnie wystraszyć? Spokojnie, spokojnie. Hełmogłowy wojowniku, dasz jeszcze radę. Mogę w to strzelić, bo uważam, że lepiej strzelić, niż potem żałować, że to gówno wstanie i mi coś zrobi. O, kolejna skrzyneczka. Dobry kop. 800 hajsów. Ty, tu kolejne 800 hajsów. No, na bogato. Na bogato, nawet w Dead Space musi być tyle kasy. To jakaś bateria. Ale na razie nie wiem, co robić dalej. Kurde, wszędzie hajsy. No dobra, wiem, że zamknięte. Człowieku, mnie nie musisz tu pouczyć. Aha. A to co? Dalej to jest ładowanie tlenu. A, dobra. Już wszystko jasne. Jebut. I teraz to trzeba. Trzeba to wsadzić tak głęboko. Tak głęboko. O, nie, 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 nie. Nigdzie mi nie będziesz uciekał. Masz mi wejść tam i koniec. Wejdź mi tam. Dziękuję. No to wbijamy. A w ogóle chyba nam się jeszcze tamte drzwi otworzyły, nie? Nie, te są dalej zamknięte.
Dobra, nie obchodzi mnie to szczerze mówiąc. Idziemy teraz w tą stronę. Teraz czujność. Kurwa, jakieś szczury będą mnie straszyć! Won! Nie, nie! Odczłonkowany! Ja pierdolę. Ty, gorąco mi się zrobiło, poważnie. A gadacie, że ta gra w ogóle nie straszy. To spróbujcie zagrać sobie o północy i to jeszcze nagrywać. To zobaczycie, kurde. Jak kurde w Czarnobylu. Dobra, kolejne. Zmutowane gówno. Nie, to jest tryb hardcore. Typowy. Tryb hardcore. Jeszcze coś? Won mi stąd, ja jeszcze wam kurde odkopię te wszystkie koniczyny. Te gówna mutanckie. Skończę z wami, spokojnie. Nie wiem w ilu odcinkach, ale skończę z wami raz na zawsze. Mi kurwa nie będziecie się już tu rozplemiać. Kurde. Żałuję, że dzisiaj jeszcze grałem w Lapis Sperma. Co to w ogóle za gra? Kurde, to nie jest gra. Kurde, zróbcie jeszcze Flappy Mario, no to w ogóle już. Albo Flappy LOL. No, no to już w ogóle będzie mistrzostwo. Sobie bym pokicał takim, kurde, Timo i zrobił 300 jumpów, ale to jest niemożliwe. Tryb niemożliwy. Tak, i może jeszcze mi powiesz, żebym za ciebie wyszedł. Nie. Nie w tym momencie. Dobra, tu mamy iść. Aż taka bojaźliwa jesteś. Chwileczkę. Ty kurde gównie. Leżeć. Ta fuck. Kurde. Tak z wami kończę. Leż. Leż i się nie ruszaj. Przeładuj to. Nie no, powiem wam, ten odcinek będzie OP. OP straszny. Kurde, kop mi te skrzynki, hajsy wydobywaj. No dobra, dobra, już tak nie kop. Co to było? Jeśli nic nie... Jeśli coś zbędnego, to ja to sprzedam na Allegro. I hajsy będą. Dobra, to mi niepotrzebne również. A jakiś save point? Szczerze mówiąc, to już bym skończył odcinek, żeby nie przekroczyć 30 minut. Dobra, chyba że jak wbijemy do tych drzwi, to... Motherfucker! Co jest zgrane? On ma jakieś kurde odporne drzwi, ściany, szkło, kurde, chuje moje dzikie węże. The fuck? Co za ruda dziwka? Odcięła sobie gardło. Kretynka tu w czoło się stuknij. Cholera, aż mnie coś zaswędziało. W nosie jeszcze, kurde, to jest najgorsze. To jeszcze przy nagrywaniu. Nie no. Znajdę save pointa. No i o wilku mowa. Dlatego zaraz kończymy odcinek. Ale jakieś kurde dzienniki naukowe. A co mnie to obchodzi, kurcze? Jakieś kurcze schematy. To fizyka ciężka. Dobra, wiecie co? Zakończymy już odcinek. Myślę, że tu już nie ma czego tu szukać. Poza tym, że sobie kobita gardło odcięła tasakiem, to trzeba mieć naprawdę w głowie najebane. To typowo. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 5. odcinka z Dead Space'a. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować, zasubskrybować. I nie wiem, czy jutro też wysłać Dead Space'a. Zobaczymy oczywiście, jak będzie mi się chciało i będę miał czas. Trzymajcie się, na razie i yo, do następnych odcinków. Na razie.